Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem zamienić kilka słów na temat Bhagavad Gity, na temat Śrimad Bhagavatam, ponieważ są to książki, które są spisane wiele, wiele tysięcy lat temu, zawierają historie starożytne, szczególnie Bhagavad Gita, która jest esencją wiedzy duchowej. Także chciałem po prostu podkreślić, że ta wiedza nie jest dla każdej osoby, ponieważ nie każdy jest na poziomie zrozumienia wiedzy, którą zawiera Bhagavad Gita. Jest to wiedza poufna, jest to wiedza mówiąca o duszy, o konstrukcji duszy, o misji duszy w tym świecie materialnym, jak również mówi o gunach pasji, gunach ignorancji i gunie dobroci. Także każda osoba jest jakby obwiązana niewidzialnymi linami. Pod tymi linami, pod gunami właśnie działa każdy z nas jest jakby mieszanką tych trzech gun. Dlatego ja chciałbym się wyrazić, że nie każda osoba jest jakby na poziomie zrozumienia wiedzy duchowej o duszy, o naszej funkcji w tym świecie materialnym jako duszy. Także są pewne osoby, które rozumieją wcześniej Bhagavad Gita, inne osoby dopiero mogą zrozumieć ją po latach. Wszystko w zależności od oczyszczenia umysłu danej osoby. Jeżeli umysł jest zanieczyszczony, jeżeli osoba jest jakby pod wpływem totalnie ignorancji czy gun pasji, jest powiązana z tym światem materialnym w jakiś tam sposób, jest przywiązana do rzeczy materialnych, no takiej osobie naprawdę będzie bardzo trudno, żeby zrozumieć esencję Bhagavad Gity, która mówi o odrzuceniu tego świata materialnego, prawda? Jakby nie przywiązywaniu się do rzeczy materialnych w tym świecie materialnym. To jest właśnie jakby taki przekaz Bhagavad Gity i Śrimad Bhagavatam. Wielokrotnie Śrimad Bhagavatam podkreśla historię, na przykład kanto czwarte o Prithu Maharaj, jak się był przykładnym królem, jak potrafił sobie dać radę z panowaniem w danym królestwie, jak po prostu wytrzebił wszelkie złe elementy przestępcze ze swojego królestwa i potem jak rządził w harmonii, w spokoju wiele, wiele setek lat. I jak również po opuszczeniu ciała udaje się na planety Vaikuntha, na planety duchowe, do świata duchowego. Także jeszcze raz chciałem podkreślić, że nie każda osoba rozumie esencję zawartą w Wedach, esencję zawartą w Bhagavatam i w Bhagavad Gicie. Dodajmy, że historie są z poprzednich jug, z poprzednich czasów, gdzie ludzie żyli wiele, wiele setek tysięcy lat, a nawet tysięcy lat, ponieważ w Złotym Wieku ludzie mieli przeciętną długość życia była 100 tysięcy lat, także mieli czas na samorealizację, mieli czas na założenie rodziny i mieli czas również na oddawanie się praktykom duchowym. Nie jest tak jak w dzisiejszych czasach, że życie jest krótkie i pełne nieszczęść, pełne cierpienia i potem człowiek po prostu umiera bez żadnej wiedzy, bez żadnego awansu duchowego, bez żadnej wiedzy kim jest, czym jest dusza. To właśnie jest jakby taki aspekt dzisiejszych czasów, że ludzie żyją w totalnej niewiedzy, w totalnej ignorancji. To by było mniej więcej na tyle, co chciałbym wam przekazać i zachęcam do zakupu Bhagavad Gity, zachęcam do zakupu Śrimad Bhagavatam. Jak również zachęcam do zakupu naszego promiennika mineralnego Aronita. Na linkach pod YouTube znajdziecie nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.